Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, kiermaszu wielkanocnym, który przyciągnął zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów pragnących udekorować swoje domy oryginalnymi ozdobami na zbliżające się święta. Kiermasz wielkanocny stał się areną, gdzie artyści i rzemieślnicy mogli zaprezentować swoje wyroby, oferując szeroki wybór unikalnych ozdób. Wśród dostępnych produktów znajdowały się tradycyjne pisanki, ręcznie malowane charakterystyczne wzory regionalne, stroiki wielkanocne oraz różnorodne ozdoby ceramiczne. Palma cieszy się obecnie największą popularnością, komentuje Dorota Przypek-Ochab, która miała jedno ze stoisk na kiermaszu. Raczej ozdoby tradycyjne, dekoracje, czyli baranki pieczone z ciasta i pisanki takie z wosku metodą batikową robione. To jest klasyka i kto pamięta te dawne czasy, to jednak do tego się wraca. Wszystko inne, no to takie faktycznie moda sezonowa, że tak powiem. Nie brakowało także ozdób wykonanych na warsztatach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku mamy dość szeroki wachlarz, bo myśmy nasza pracownia w obu placówkach i produkowały i wyroby z ceramiki, z drewna, ze stolarstwa, z żywicy epoksydowej. Są rzeczy wykonane też na hafciarkach, ręczne wyszywanie, torby szyte ręcznie, także jest tego strasznie dużo. Jedną z uczestniczek kiermaszu była Elżbieta Orzech, która podkreśliła, że wydarzenia takie jak te są dla niej wyjątkową okazją, szczególnie w kontekście pandemii, kiedy to brakowało możliwości spotkania się z lokalnymi rękodzielnikami. Dawno już nic nowego nie wprowadzałam w dekoracjach domowych, no to właśnie dzisiaj jestem tutaj, żeby to nadrobić. Ma Pani jakieś swoje ulubione rodzaje ozdób wielkanocnych? Tak, no ja bardzo lubię ozdoby, które nawiązują do tradycyjnych symboli, czyli baranek, pisanka, zajączek, tak właśnie pisanki wszelkiego rodzaju. I to, co mnie bardzo przyciąga też, to łączenie tradycji z formą nowoczesną. To, żeby to było osadzone w tradycji polskiej. Kiermasz wielkanocny w Sędziszowie Małopolskim nie tylko umożliwił mieszkańcom zakup oryginalnych ozdób na święta, ale również stanowił doskonałą okazję do integracji społecznej oraz promocji lokalnego rzemiosła i kultury.